Witajcie kochani na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz już 50. odcinek z wyzwania 100 filmów w 100 dni, więc jesteśmy na półmetku. Niesamowita sprawa. Więc chwała Bogu, który jest wierny i który sprawia, że to wszystko jest możliwe. A dzisiaj chciałam Wam po prostu podzielić się tym, jak Pan Bóg czasem niesamowicie porusza mnie na modlitwie. W sensie rozmawiamy o modlitwie, o rozeznawaniu, o różnych fragmentach, a dzisiaj po prostu chciałam się z Wami podzielić tym, że porusza mnie to, że czasem, wiecie, ja tam nie jestem taka wcale, nie znam tak dobrze Biblii, też mam różne dni na modlitwie i to mnie właśnie porusza, że Bóg jest wierny i czasem tak jak dzisiaj, po prostu usiadłam do modlitwy i powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, jak się modlić. Bo czytałam, pomyślałam, no ogólnie miałam głowę tak pełną różnych spraw, też takich od razu takich negatywnych jakby uczuć związanych z różnymi sytuacjami, że nie wiedziałam, jak się tego pozbyć i jak wysłuchać Pana. Trwałam w takiej kontemplacji, ale tak ciężko mi było coś usłyszeć, więc zaczęłam czytać i tak naprawdę nic jakoś do mnie nie trafiało. Ale myślę sobie, dobra, Panie Boże, musisz do mnie po prostu jakoś wyraźnie powiedzieć coś, jeśli chcesz. No bo ja po prostu dzisiaj, no nie wiem, jestem jakaś tępa, po prostu nie czuję takiego natchnienia, nie czuję takich dobrych emocji, tylko wręcz odwrotnie, wszystko w moim sercu się buntuje. Myślę o 100 rzeczach, które trzeba dzisiaj zrobić i nie mam w ogóle natchnienia do modlitwy, więc też mam takie dni jak najbardziej. Ale powiem Wam, że to, co mnie porusza, to że Bóg odpowiada w takich modlitwach też i otworzyłam Księgę Amosa dzisiaj i zaczęłam ją czytać. I wiecie, tam jest wiele takich fragmentów, które często mnie poruszały. Takich mocnych fragmentów. On tam nieźle jedzie po tych Izraelitach. I też sama się odnajduję w tych fragmentach. Robię taki rachunek sumienia, czytając tych proroków. Ale dzisiaj poruszył mnie w ogóle fragment, na który nigdy nie zwróciłam uwagi. I to jest fragment z 5 rozdziału wersetu 8. To jest 5 rozdział, werset 8 Księgi Amosa, gdzie jest w ogóle taki opis Boga Wszechmocnego. I tam było takie jedno zdanie, które jest w tej Biblii pierwszego Kościoła tak przetłumaczone. On zmienia mroki śmierci na blaski poranka. I powiem Wam, że poczułam, że Pan Bóg... To jest niesamowite, że czytam całą księgę, wiecie, i nic, po prostu nie czuję... Tak to mi się podoba, to mi się nie podoba, ale nie czuję takiego wewnętrznego poruszenia. I kiedy przeczytałam to zdanie... Coś mi to opada. Coś mi to opada z sił. Kamerko, współpracuj. To jak przeczytałam to zdanie, to wiecie, poczułam, że Pan porusza moje serce. Właśnie On zmienia mroki śmierci na blaski poranka. I to jest niesamowite, wiecie, jak Pan Bóg czasami przez jedno zdanie potrafi wlać tyle pokoju w serce. I dlatego chciałam Wam po prostu Was zachęcić do tego, żeby się nie zniechęcać, kiedy macie takie trudne dni, kiedy Wam ciężko się modlić, kiedy wszystko się w Was buntuje po prostu i nic nie słyszycie, jesteście jeszcze zdenerwowani, czujecie presję czasu. To jest okropne, okropne są takie modlitwy, w sensie ja dużo bardziej, wiecie, wolę mieć spokojny czas, być skupiona, mieć natchnienie i tak dalej, ale czasem jest tak, że wszystko jest dokładnie odwrotnie i zachęcam Was do takiej wierności w tym, żeby po prostu przeczytać te fragmenty, które na przykład macie w planie swoim, w planie modlitwy, albo po prostu wziąć księgę i czytać i czekać na taką Bożą interwencję, na przyjście Ducha Świętego. I Pan naprawdę bardzo mnie poruszył przez ten fragment dzisiaj. Przypomniał mi się ten werset też, może pamiętacie, kiedy Zachariasz, syn, ojciec Jana, świętego Jana, chrzciciela, jak zaczął prorokować po narodzinach syna, właśnie mówił, błogosławiony Pan Bóg Izraela, to był rozdział pierwszy Ewangelii Łukasza i tam powiedział, że dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi, z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
I właśnie Jezus jest tym wschodzącym słońcem, jest tym, który oświetla tych wszystkich, którzy są w mroku, którzy mieszkają w cieniu śmierci, którzy mieszkają w ciemności umysłu, jakichś problemów, zmartwień, tego wszystkiego, co nas przytłacza. To jest niesamowite, że Chrystus przyszedł po to na świat. Teraz właśnie jesteśmy w tym okresie Adwentu, czekania na Pana, że Chrystus właśnie po to przyszedł, żebyśmy nie byli w mroku tego wszystkiego, żeby dać nam nowe życie, żeby dać nam światło, żeby zapewnić nas o miłości naszego Ojca, bo Jezus specjalnie przyszedł na to, zobaczcie, komu możemy bardziej, kogo możemy być bardziej pewni, komu możemy bardziej wierzyć niż samemu Jezusowi, który mówi, że Bóg tak ukochał świat, że dał swego Syna jednorodzonego, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc bardzo mnie poruszyło to wszystko, ta myśl właśnie o tym, że Jezus jest tym światłem, bo w Ewangelii Jana też w rozdziale 8, w wersecie 12 Jezus mówi, ja jestem światłem świata. Kto będzie chodził za mną, nie będzie trwał w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I to też jest niesamowite, jeżeli, wiecie, jeżeli uwierzymy, jeżeli przyjmiemy, uwierzymy w to, że Jezus Chrystus jest Panem i Mesjaszem. I jeżeli uwierzymy właśnie Słowu Bożemu, jeżeli będziemy iść za Chrystusem, to nie będziemy nigdy chodzić w ciemnościach. To On nas będzie prowadził przez te wszystkie sytuacje życia i nawet jeżeli przyjdzie, będą takie czasami dni, że będziemy, wiecie, mega zakręceni. Może pewnie nie tylko kobiety tak mają, pewnie mężczyźni też, ale tak myślę, że często kobiety też mają po prostu dużo obowiązków takich domowych, tam dzieci, prawda, jakieś różne sytuacje w pracy i tak dalej. To wszystko tak się nawarstwia. Jeszcze wiecie, jakieś hormony po prostu i też wtedy masakra. Ciężko jest wtedy tak, no, o taką przejrzystość tego umysłu, taką ciszę wewnętrzną. Ale Bóg dał nam swego Syna, żebyśmy mogli mieć tę ciszę, żebyśmy mogli mieć to światło w każdej sytuacji naszego życia, mogli mieć je w naszej głowie, w naszym umyśle, też w każdej sytuacji naszego życia. I ja tego doświadczam, że kiedy w takich najgorszych momentach przychodzę do Jezusa, to On daje mi to światło. I nawet kiedy ten dzień wydawał się po prostu jednym z najgorszych dni, po prostu myślałam sobie, jak ja przeżyję do wieczora, to wiecie, że Bóg mnie przeprowadzał przez to i sama byłam w szoku, że to się wszystko tak ułożyło, że Bóg dał mi w odpowiednich momentach taką jasność umysłu, jakoś po kolei, jakoś brałam cokolwiek, żeby cokolwiek załatwić, jakoś tak kolejna sprawa była załatwiona, kolejna, to się tam człowiek z kimś porozmawiał, to już coś się tam udało i tak się zorganizowało i nawet naprawdę to jest niesamowite, że Bóg tak działa i naprawdę czuję, że On mnie kocha, wiecie, czuję, że On mnie przez to wszystko prowadzi i wierzę bardzo Jego obietnicy i też wierzę Jego słowom, że skoro On tak powiedział, że ten, kto za Nim idzie, ten nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia, to wierzę, że tak rzeczywiście jest i widzę to w swoim życiu i też Was zachęcam do tego, żeby też w to uwierzyć, że wiecie, jeżeli będziemy myśleć, że jeżeli będziemy dopuszczać w naszej głowie, że no są takie okresy, kiedy tam nie czuję Boga, tak, że nie wiem, gdzie iść, takie są okresy chaosu, tam niektórzy mówią, że są takie sinusoidy, raz blisko Boga, raz daleko i tak dalej, ale to nie powinno być taką normą w naszym życiu. Ogólnie taką normą powinno być chodzenie w świetle, no bo Jezus powiedział, że kto za mną idzie, ten nie będzie chodził w ciemnościach, tak, więc nie może być tak, że raz, wiesz, idziesz za Jezusem, idziesz drogą, a potem w krzaki. No, czasem nam się tak zdarza, że jest trochę chaosu w naszym życiu, wiecie. Ciężko wtedy czasami, no, oprzeć się tym krzakom, po prostu atakują z każdej strony i człowiek może się tak zakręcić na chwilę, ale bardzo ważne jest, żeby, wiecie, łapać od razu kierunek i szukać Jezusa w tym wszystkim i też pozwalać Mu się prowadzić, bo On, to nie jest tak, że On, wiecie, idzie z przodu i mówi, biegnij za mną, tylko On naprawdę bierze nas za rękę, podtrzymuje nas. Przecież już w Starym Testamencie Bóg się przedstawia jako ten, kto podtrzymuje Twoją rękę, kto poprawia pościel na Twoim posłaniu, kiedy jesteś chory. To jest niesamowite, jak Bóg objawia się w swoim słowie, jak jest blisko człowieka, jak go prowadzi, jak troszczy się o wszystkie jego potrzeby. Właśnie, że jest tym światłem, Jezus jest tym światłem, że Jego słowo jest powiedziane w Psalmie 119, że Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.
Więc kochani, jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w świetle, żeby żyć w pokoju, żeby widzieć kierunek, widzieć drogę, żeby też Bóg chce nas prowadzić po prostu. Więc to daje niesamowicie dużo pokoju w sercu. Życzę Wam tego, żebyście też znaleźli taki pokój w Chrystusie, który jest naszym światłem. Trzymajcie się, kochani. No i do jutra.